Witajcie serdecznie, moi drodzy. To kolejny, możliwe, że ostatni, może jeden z ostatnich, ale na pewno kolejny odcinek z serii Prognostic. W ostatnim odcinku, a jesteśmy dokładnie tu, gdzie skończyliśmy, dowiedzieliśmy się, że zabójcą naszego szefa był George Cook, nasz kolega, współpracownik. Co wydarzy się dalej? Aż strach pomyśleć. Zaczynajmy. Hello? Gdzie jest Day? Jak chcę... Następny Day. Gdzie jest następny Day? Ej, a moja zapalnicza... Co się stało? Coś tu się wyda... Oj, oj, oj. Szczerze, że mam bardzo złe... Czy jestem naćpany? Pijany? Czy jest... tu jest jakaś belka teraz? Nie mogę tam przejść. What the hell? Tu też coś leży, też tu. Nie mogę przejść tu drzwi? Zostałem uwięziony? O! Ale nic nie widzę. Oderka. Gdzie ja jestem? A czy schody, schody. The fuck? Ja sobie myślałem, że to jakaś... Postać? Nie ma moich tych. Granny. Zniknęła. Nie mogę wejść. Tu coś... To puka? No. Może wyjdziemy. Może ja wyjdę po prostu. Ok. Co tu się dzieje? Ja mam skoczyć? Żegnaj, okrutny świecie. What the fuck? No. To jest jakiś nalot? To jest jakiś nalot? No... Go left. Ej, to są moje świeczki? Nie spodziewałem się tego. Day 12. The Runaway. Łosiś, Maria. Kalista. George Cook? Przecież dopiero co... Ty? The Runaway. Are you okay? To see a body at once... What? To see a body at once on doorstep? It must be shocking. We are trying to establish dead girl's identity, but so far, unsuccessfully. Excuse me? Jakie... dead body? Czy coś przeoczyłem?
Prawdopodobnie było jakieś dead body na naszych, przy naszych drzwiach. I'll tell you right away, your alibi was confirmed. You are in the clear. Czyli nasze alibi, że my byliśmy podejrzani. This cook that was... Okay. This cook that was... That we arrested escaped yesterday. Cook uciekł, dlatego tu jest. I'm sure that it was he or his accomplice. The one who helped him escape. They wanted to intimidate you, but they don't know. They don't know yet. We will not stop. You must find them before they get to us. The escape took place at 2 p.m. at the stables at 17 Pinner Street. The prison escort was killed by Cook's accomplice. The girl, whose body lay at your doorstep, was killed on the same day at 23. Let's find those bastards. Co tu za zawiłości jakieś? Ten wygląda ciekawie. Send where... A to jest ona, tak? Chyba. We found this girl body at your doorstep. If you hadn't been with me all day yesterday, you'd be on the list of suspects. Last week she was seen among the homeless on the outskirts of the town, but so far we have not even been able to find out her name. A co jest ten Elliot? Co z nim? This ranger was sent to escort Cook to a more secure prison. This was a quick job, but someone ambushed him at the stables. He got shot in the back. Elliot bled to death before somebody could help him. Uporządkujmy fakty. Ucieczka miała miejsce o 14 na Pinner Street 17. Elliot, czyli ten co był w eskorcie, został zabity przez współpracownika Cooka. Dziewczyna, której... Okej, okay, której ciało było przy naszych drzwiach, została zabita tego samego dnia o 23. Okej, okay, wszystko wiemy. Send where escaped George Cook is now. Send the dossier of the killer who helped Cook. Send the dowsing trade. Send the second dowsing trade. A, czyli dwa dowsingi. Send Elliot's tarot card reading result. Ok. Wróćmy z... Co to jest? Have you already guessed who helped me escape? What the hell? Skąd tu się wzięły te listy? Tak jakby Cook nas napisał? Czy już wiesz, kto pomógł mi uciec? The bullet flew right next to me. 2 feet closer and I would be dead. I still can't believe it. Will I be the lucky next time? I'm not sure. I thought about it for a long time and decided to write you a letter, just in case. I can see how this house is pulling the soul out of you. Every day you're digging through dirt. Death and madness. This leads to gloomy thoughts, deprives you of hope. But I met people who survived only thanks to you. You are not suffering in vain. Remember, you are my best friend. You are all I've got left. I'm proud of you, sincerely, your brother. Okay. Interesting. Is this? No. Coś jeszcze ciekawego tutaj się nam pojawi. No, czy Cook się do nas włamał? Zostawił nam to? Dobra, zacznijmy. Czy tu leżało ciało? Mogę kucnąć? Nie mogę. I nie mogę go zapalić. This is my welcoming gift. Alrighty, czyli my tutaj coś przeoczyliśmy. O kurka. You thought you were saving people? Those criminals you caught were executed. Just another drop into the chalice. A co tutaj się stało? Tu możemy... Nie możemy. Okay, again? The chalice lies underground? No. Zacznijmy od dowsingów. Myślę, że będzie to rozsądne. Sam Elliot. Zobaczmy. U góry. Co to jest? Dlaczego to ma takie oczy? Nie podoba mi się to. Dobra, idę na górę.
To też ma takie oczy czerwone. What the fuck? Oh Jesus fucking Christ. Oh no no. Który? Which one? Żaden. Leave me alone. Co tu się odbywa, ja pierniczę? Co tu się dzieje? Wypuśćcie mnie. Co zrobić? Ja autentycznie nie wiem. What the fuck? Co to było? I dlaczego tak się stało? A, dozingi, dobra. Dlaczego tutaj umarłem? Szybko, jeszcze raz. Szybko. Jeszcze raz. Do góry. A może to nie było u góry? Nie no. Musi być u góry. Fuck. I co teraz? Dobra, chcę wyjść. Co mam zrobić? Co mam, kuźwa, zrobić? Ej no. Ej, nic nie mogę. Okej, okay, dobra. Mam. Coś musiałem kliknąć. You will give us eternity. Oh my god. Czarne ciuchy. Czarny black cloth. Black cloth. Masakra. Black cloth. Clothing. The color of the clothes will tell you. Color of the hair. Oh. Hair color black. A drugi dowsing? Nie, mnie nie oszukasz. Chyba na dole. Czarny króliczek. Czarny króliczek, czarny króliczek. Gdzie tu? Czarny króliczek. Black. Toys. The color of the toys shows the color of the murderer's eye. Eye color black. Dobra. Mamy to. Dobra. Eye color black. Teraz pytanie. Black, blue, red, green. Okej. Kurde, to też jest black. Nie ogarniam. Czyli teraz tak. Sandware. Czyli mamy znaleźć tego, kto pomógł.
Send the second dowsing trait. Dobra, zróbmy sobie taroty. Może taroty nam coś podpowiedzą. Mam nadzieję. Tutaj są. Elliot. Come on. He's locked away beyond the edge of nothingness. Our savior is waiting. Jestem bezpieczny? Uznam, że jestem. Szybko, szybko. Justice, justice. Fuck the devil? Jak mi się to nie podoba, coraz mniej ci mi się podoba to, co się tutaj dzieje. O, justice, szybko, the imperior, the killer is a man, killer is a man, szybko, tutaj powiedz mi, że to jest to tutaj, dobra, szczęśliwie, tu jest coś napisane, king of mirrors is waiting. What the heck? Huh? Babcia! No, 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 goj. Babcia się pojawiła w lustrze. Masakra, dobra, muszę zapalić świeczkę. Myślałem, że ktoś tu stoi, a to tylko wieszak. Co tu się dzieje w tej grze w tym momencie? Wait a minute, wait a minute. The killer is a man, czyli Daniel odpada. Innocent. Czy znamy? Czy 14 to jest w takim wypadku godzina śmierci Eliota? Chyba tak. Myślę. Więc możemy sobie tak założyć, wydaje mi się. A może tu jest coś napisane? Tak, mamy jego godzinę śmierci, więc zobaczymy, kto był w ogóle koło niego. On był na... Czwarty... Wiem, że to nic nie znaczy. Nie przestraszycie mnie. Czwarty month. 12. 1904 hour. 14. Byłeś na Pinner Street coś tam, tak? Dobra, on był na Pinner Street. Teraz dalej. Iwan był na Pinner Street. Był na Pinner Street. Patrick. What? O, on nie był. On był na... What the fuck? George. George też tu był. No nie. Masakra. Trudne to jest teraz. Co wiemy? Chyba, że to nie jest godzina śmierci. No ale nie, no mamy podane. Jej nie mamy podane. A nie mamy też date of birth, bo jest unknown. Ale jaja.
Kupmy się. Co więcej możemy zrobić? The killer is a man. The killer has black eyes. A ich zabiła ta sama osoba? Tak to chyba. To chyba ta sama osoba, tak? Czyli black i black powinno być. Czyli on lub on. On ma icon. Dobra, to chyba tak musimy tak przyjąć. Innocent. Ivan. Evan też jest innocent. A Cook. No też. Wiem, że jest murderer. Ale powiedzmy, że na ten moment innocent. Czyli między nimi musimy wybrać. The escape took place. I który z nich był gdzie? Ben był na Pinner Street 14, a Patrick był na 17. Czyli Patrick. Patrick did it. Murderer. Czy dobrze to zrobiłem? Tak mi się wydaje. A, jeszcze mamy się dowiedzieć, gdzie Cook jest teraz. George Cook. Okay. George Cook. 20. 25 grudnia. 20. Oj, no dawaj. 5 grudnia. Gdzie jesteś? Where are you? Czym to jest zakreślone? Barnhill. O co tu chodzi? To nie było chyba tak zakreślone. To coś może oznaczać. No dobra, uznajmy, że. Kuźwa mać. Dobra, uznajmy. Patrick dossier. Pierwsze. Where is Cook now? To mamy na samym końcu. Cook jest na tutaj. Dossier of the killer. Jeszcze czegoś nam brakuje. Dossier of the killer. Fuck. Who helped? A dobra, ale no to chyba to jest jako to, tak? Bo jeszcze mamy raz, dwa, trzy. Dobra, to chyba będzie tak. Send the dowsingi. The killer. Black hair. Black eyes. Send Elliot's tarot reading. Yes. I'm sorry, but your brother can't answer you anymore. I have already visited him, but don't get upset. I can be your new friend? You found us both. I'm impressed. You're truly the one who can hear the departed. You leave a lot to learn and to do, but first, I've prepared a gift for you. New case. Now please close your eyes. Close your eyes. Okay. Nie mogę się ruszyć. What the fuck? Kto mnie zaatakował? W stanku ksańca. Oh no. Forgive me my sin. Wybacz mi moje grzechy. Mogę to coś z tym. Babcia. Granny. No granny. Go away. He forced me. On mnie zmusił. We've been tainted by these balls.
Please. Tam... What the fuck? Don't bring us back. Nie przywracaj nas? Drzwi? Oh no, what the fuck? Graveyard. Cmentarz w sensie. Tu coś chodzi gdzieś. Jeszcze jeden? Don't let him in. Nie wpuszczaj go. He's coming. Nadchodzi. On tu jest, jakiś ziomuś, zobaczcie. Bożeś. Day 13, first death, pierwsza śmierć. First death. And here is my gift. I've prepared a new case for you. A young family, an immigrant, his wife, and two sons. One night, a murderer sneaks into their house and leaves their sons without parents. Familiar? The moment that changed your life? So who is to blame? Find out who killed your parents? Why didn't she talk to her mother? Why didn't she tell you about your grandma? To jest nasza mama i nasz tata? I don't know, but our king allowed me to speak with her. She told me how she asked you not to tell anyone about the voices. Do you want to talk to her once more? He worked all his life to provide for his family's future. Like many people, he did not notice the threats of the higher purpose behind the routine. I spoke to him, thanks to the king. Kto gadał z nim? Kto to jest? Kto do mnie pisze ten teraz? Wcześniej to był brat. And you know what? Even he heard your whispers at night. It makes me wonder if he ever regretted marrying your mother? Grubo. Unknown. I couldn't find your portrait, naszego zdjęcia, nie mógł znać. Couldn't even get your name out of your brother until recently. I doubted that you even existed. It's nice to see you in person. Just obserwuję. James Anderson, your older brother. What was he like as a child? The same arrogant, sarcastic asshole. Okej, okay, a czemu? Co mu zrobili? Zrobili mu krzywdę? Joan Randolph. Your grandmother! Nasza babcia to jest ona. Trochę taka niepodobna do końca, ale no dobra. What a kind, selfless person. She sheltered you, raised you, gave you a purpose. She always had big plans for you, but how early did she start bringing them to life? Annabel Fulton. Miss Fulton was your neighbor and even looked after you from time to time. She listened to your stories about weird dreams and imaginary friends. It was you who introduced her to the voice of God. 13 years later, Annabel sacrificed her own grandson as a gift to the voice of Kurka. The King of Mirrors asked and she answered voluntarily. But was her grandson the first victim? Okay. Bruno. He doubled in petty theft in the neighboring streets. He was detained by a young policeman named Davon. The future chief of police. Oh, chief. Whom you helped out so much. Richards was arrested based on suspicion of killing your parents. The next year, he was executed. Brooks Darville. Back then, Brooks was just a simple officer. He found two boys locked in an apartment with their dead parents. When your brother decided to join the police, Brooks took him under his wing. He worked with your grandmother in the past, and he knew what you would be capable of. He used you just like everyone else. Find out who killed your parents. Find the clue by using tarot cards. Find the clue by contacting your mother with the dowsing. Staton to samo. And mark and send where the killer was
At the hour of the crime. Listy zniknęły. Tu były, tu były. Kurczę, zapomniałem, że tak można. Nie wiedziałem. Dobra. Od czego zaczynamy? Zacznijmy sobie od dowsingów. Plama krwi. Nie ma jej. Ktoś umył nam podłogę. Tu te listy też zniknęły. Całkiem dziwne. Dobra, zacznijmy. Ruby. Upstairs, upstairs, upstairs. Zegar. Myślę. Jest tam coś takiego jak zegar? Clock, clock, clock. Clothing, painting, books, fire, clocks. Murderer is 30 years old or older. Okay. Tatuś? Co tatuś nam za... Też góra? Czemu ciągle... Nie, chyba dół. Tylko gdzie? To? Czy tam gdzieś? Nie, zielony dinozaur. Czyli toy, czyli to były zielone oczy, tak? Nie tu, nie tu, nie tu, nie tu. Zgubiłem się tu. Pewnie zielone oczy. To było coś tam z oczami albo z włosami. Zielony toy. Tak jest. Please no. Dobra, to chyba nic. Chyba nic tam nie grozi, prawda? Mark and Send, dobra. To mamy. Mamy zrobić tarot kartce. Aha, właściwie dobra, możemy sobie też wykluczyć. Czyli tak, murderer is 30 years old or older. Po co my tu właściwie jesteśmy, skoro jesteśmy innocent? 30... On umarł? Ktoś go za... Dlaczego H? Dobra, 9... On miał roczek i umarł. Tak? Co? Nie. Co tu jest zagrane? Urodził się 1905, zmarł 1904? H minus 1? Weird. Green Eyes, tak czy siak. Joanne jest starsza, jest babcią. Ma green... A może to babcia była? A może to babcia zabiła? Co jeśli to babcia zabiła? Okej, okay, suspect. Annabelle też ma green eyes. I też już zabiła tam z jakiegoś grandsona swojego. Bruno, 45, green eyes. Okej. Okay. A ten jest innocent. Dostało nam trzech. Okej, okay, już ogarnij się. Starczy tego. Dobra. Myślę, że tak dla kurażu możemy sobie przypalić jeszcze jedną świeczkę od razu. Lustro, u góry. Cicho, zdążę. Muszę zdążyć. Go. 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 Stay there. Dobra, tarot kartce.
Dobra. Ktoś na mnie dyszy. Zobaczmy, co się stanie. Hopsa. Boom. High Priestess. Justice. The Fool. The cards are silent, the bond is unknown. A, nie mogę tego... Nie mogę tego użyć. Nie chcą karty nic zrobić. Dobra, a co będzie z tatą? Może tata nam podpowie? Tata zawsze ma dobrą radę. Justice, speedrun. The Impress. Impress. The killer is a woman. Babciu. Dobra, Bruno. Niewinne. I co teraz? Co teraz? I co teraz? I co teraz? Czy my mamy kompletną godzinę śmierci? Oczywiście, że nie. Więc ustalmy godzinę śmierci i zobaczymy, kto był z nimi w tamtym czasie. Dobrze mówię? Dobrze. Easy. Tu później, najpierw tam do kółeczka. Na lajcie. Boom. Ruby. Może wystarczy chyba jedna, nie? Osoba. June 6. June 6. June 6, czyli Gemini. 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 Bang. I Gemini. Czyli R. Third letter of the name. Tak? Kto tam? Nikt ważny. Słyszałem, że lustro. Gemini, Gemini, Gemini. Third letter of the name or the first. Okej, okay, czyli... If the name has less than three. Czyli trzecia. Ruby. B. Czerwone na dwójkę. Czerwone na dwójkę. Gemini. If there are more than five letters in the surname. Jest więcej. Fifth. Oh no. Góra? Nie. Tu w łazience? Oh no! No, she's coming! Why so fast? Okej. Okay. Ona sobie pójdzie. Idzie tutaj? Ona teraz nie chodzi chyba. O, teraz idzie. O, miś już nie ma czerwonych oczu. Okej, okay, muszę lupować. Looping time. Come on. Come on, granny. Okej, okay, slowly. Pójdziesz tutaj? Czy będziesz zawracać? Go! Bye. Dobra, jak już tu jestem, zróbmy sobie tą... świeczkę, bo tu już chyba zaraz będzie na końcówce. O! Co ja mówiłem? Co ja robiłem w ogóle? Bo zamuliłem. A, dobra, wiem. Gemini. If the surname has more than five letters, the key letter is fifth. One, two, three, four, five. R. R jak rabarbar. Dwójka, czyli niebieskie na dwójkę. Niebieskie na dwójkę. Czy w ogóle zgadza? Tak, zgadza się. 11 i księżyc, czyli 23. 23 hour. 23. I teraz 1 grudnia. 1
grudnia 1891, 1890. Dobra. Perfect. Wiemy kiedy? Jeszcze nie wiemy. BBDBD tutaj. Czemu zgasiłaś mi, babciu? Zapalaj mi moje świeczki. Old home, outside, dead. Pentagram. Dobra, ktoś tutaj napaskudził. No dobra, to chyba sprawdźmy sobie. 1891, 1891. 1 grudnia, 1 grudnia i hour mieliśmy 23, tak? Tak sądzę. Old home. A ciekawe, czy jak zrobimy... Wow, that's cool. Dobra, sprawdzamy. Joanne, is that you? Ha. Czy Annabelle? Annabelle is outside. Czyli to nie była Annabelle. To była babcia! Tak jest. Murderer. Wszystko? Mark and send where the killer was at the hour of the crime. Wiemy. Find a clue by contacting. To wiemy. Dowsing Rods, Dowsing Rods. Find the clue, to mamy. Find out who killed your parents. Easy. Weekend. Tu ciemno. Babcia zgasiła światło. I nasza babcia to wszystko zaczęła. Find the clue by using tarot cards. The killer is a woman. Mother, dowsing rods, this. Father, dowsing rods, this. I where the killer was at the hour of the crime. Yeah, now you know all of it. We didn't destroy your family. She did it. Your grandmother couldn't find the strength to go against him. She needed a successor. One who is connected with death since childhood, but is able to act on his own. She has been manipulating you since you were a kid. But we are not like that. The king gives a choice. It's not an order, but an opportunity to bring your family back. Do you want that? Then go downstairs. Mamy opportunity to bring our family back, przywrócić naszą rodzinę do żywych. A tam na tym lustrze było napisane don't bring us back. Może mamy wybór? Będziemy mieli wybór? Może jest kilka zakończeń? Aha. He gives you a chance. I know, no. Latarka, zapalniczka, cokolwiek. A już tu nie mogę znowu wejść. Dobra. YOLO. Okej. Okay. Au! Połamałem nogi. Okej. Okay. To jest wielki pałac pod ziemią. You will no longer be alone. O, coś dziwnego dzieje się z moimi oczami. Mam lekkie zaćmienie, lagi. Tak. Idę. Krew. Więcej krwi. Let your family in. Nic, żadnego napisiku. Smash the mirrors. Zniszcz lustra? Coraz więcej krwi. Jeszcze więcej krwi. Okej, jestem teraz w krwawym oceanie.
What? Let your grandmother out. Drown your grandmother. Nie wypuszczę cię. Ty jesteś zła. Tatuś. Let your father out. Czy to... Brother. Mogę uciec? I want to go. Dobra. Mamy kilka wyjść. Drown your grandmother. Goodbye you. Piece of shit. Utopimy? Czy nie? Don't bring us back. Prosili. Jeżeli to o to chodziło. No. Oh no. Yes, we did it! Chyba, pokonaliśmy go? O, krew zniknęła. Okej, okay, nie mogę się ruszać. Chyba mamy zakończenie. Ale... Jestem ciekaw. A jestem ciekaw, co by się stało, gdybyśmy... Sprawdźmy, bo to też jest ciekawe. Czy ta gra ma kilka zakończeń? Dobra, speedrun. Co, jeżeli ich uwolnimy jednak? Gdzie jestem? Tutaj, dobra. Możesz biec szybciej. Możesz skoczyć od razu tam do tego oceanu. Okej. Boom. Nie jeszcze, nie? Teraz boom. O. Hop. Dobra, dawać to. Dawać lustro. Co się stanie, jeżeli... Dobra, ty idziesz... Bye bye. Ty... Zostajesz. Ty zostajesz. A tata? Gdzie tatuś? Tutaj. Boom. I co teraz? O-o. Nie mogę się ruszyć. Idzie. Chyba przegraliśmy. Chyba wybraliśmy gorsze zakończenie. Pierwsze było idealne, bo zagraliśmy zgodnie z zasadami. Są jakieś reguły. Nie można wykorzystywać tych okultystycznych połączeń dla swoich korzyści. Ja tak to bym odebrał. A tutaj jakby demon zabrał nas do nich chyba. Tak czy siak... Ładna muzyka, ale podarujemy sobie. Tak czy siak, moi drodzy, to jest koniec tej serii. Nie wiem, czy będą pojawią się kolejne rozdziały. Być może kiedyś, w przyszłości. Może będzie Prognostyk 2. Ale
turbo ciekawa pozycja według mnie. Wiem, że wielu osobom się nie podoba. Ja jestem zajebiście zadowolony, że zagrałem, bo klimat to jest raz. Muzyka i ten cały ambience, który jest w tej grze, są fenomenalnie zrobione. Ciekawe przypadki. Co chwilę, wiadomo, musieliśmy wykonywać pewne czynności, które może były, mogły być, mogły wydawać się żmudne, chociaż mi się autentycznie podobał każdy z tych rytuałów, które tu mieliśmy. I w ogóle pomysł na to. Pomysł, bo jest gra zrobiona naprawdę, naprawdę bardzo ciekawie. Ja od siebie mogę powiedzieć tylko tyle, że Prognostik polecam, bo nie jest to gra jakaś turbo skomplikowana i każdy może sobie w nią zagrać, trochę pogłówkować, no i zdecydowanie też się przestraszyć parę razy, bo kilkukrotnie mieliśmy tutaj taką okazję. Dziękuję tym, którzy oglądali od pierwszego do ostatniego odcinka lub tym, którzy dołączyli w trakcie serii. Wszystko zostaje na YouTubie, także w każdej chwili można sobie poprzednie odcinki odwinąć. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam was serdecznie i do następnego razu. Hej!